Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie z tej strony Wotan, a to kolejny odcinek z Cywilizacji 6. Ostatnio udało nam się zdobyć Ra-Kret. Mam nadzieję, że to dobrze przeczytałem, ale mniejsze o to. Najważniejsze to, że była to stolica Egiptu. Dlatego jak zobaczycie sobie teraz tutaj, mamy już trzy stolice. Mamy stolicę Egiptu, Brazylii oraz Holandii. Zostało nam jeszcze zdobyć stolicę Korei, Imperium Mongolskiego, Khmeru oraz Japonii. Z stolicą Korei będzie najmniejszy problem, bo jak widzicie jest tutaj przy wodzie, tym bardziej, że mamy jeszcze naprawdę dużo miejsca, w których, tak dużo pól, na których możemy się ustawić wokół właśnie tej stolicy, więc będzie bez problemu, jeżeli chodzi o podbicie Korei. Większy problem będzie z Imperium Mongolskim, ponieważ no, Angkor Wat jest już naprawdę dobrą, rozwiniętą stolicą. Chociaż z drugiej strony, jeżeli będziemy mieć statki, które mają dwa zasięgu, to ustawiając się tutaj na tych dwóch polach, damy radę rozwalić też i tą stolicę. Z Khmerem bez problemu, jak widzicie, tak samo jak z Koreą, trzy pola, albo nawet więcej, jeśli będziemy mieć te właśnie dwa zasięgu, to naprawdę możemy okrążyć po prostu tą stolicę i oszaleć z każdej strony. Tak samo, jeżeli chodzi o Japonię, mamy tutaj Kyoto. No to chyba jest stolica, tak? Czy nie? Zawrzyj pokój. Tak, Kyoto, bo jeszcze mają tylko jedno miasto, więc bez problemu. W ogóle, oni chcą już pokój? Oni chcą już pokój. Wiecie co? A zróbmy tak na początek odcinka. Bądźmy dobroduszni. Pozwólmy Japonii w spokoju odejść, bo z tego co widziałem, Japonia ma dużo większe problemy, bo właśnie Imperium Mongolskie uznało, że chce podbić właśnie te dwa z miasta. Dlatego teraz mamy już tylko i wyłącznie wojnę z Egiptem. Egiptem, który prawdopodobnie też by chciał skończyć już tę wojnę, przekazując nam miasto, ale dla mnie to za mało. Ja nie mogę zostawić aż tak mocnego państwa. Tak jak Brazylię zostawiliśmy tutaj, widzicie, uszczuploną do jednego miasta, które ma dwa populacje, tak też tutaj z Egiptem chcę zrobić podobnie. Widzę, że już chcą moje cytrusy i moje perły za 10 złota na turę. Ja bym to sądził przyjął. Przyjmę to, z chęcią przyjmę. Właśnie, może wam pokażę jeden taki trik, znaczy do końca to nie jest trik, bardziej mi się wydaje, że to jest bug, którego ja nie lubię używać. Ja to odkryłem raz, jak na streama grałem, czekajcie. Pomoc, właśnie, tak, trzeba pomóc kupę. Pomóżmy kupę. Kupę jest dobry. A Japonii? Przekazywanie złota. No to właśnie tutaj na tym mogę wam pokazać, więc zróbmy, nie wiem, zagłosujmy sobie w ten sposób. O Boże, tu nie można mnie atakować, halo. To może zróbmy tak. Nie trzeba nam tej pomocy. Ale zróbmy tak, żeby nas nie atakowali, bo chciałbym już skończyć tę wojnę chociaż na chwilę. Ja mam bardzo dużo punktów i je tracę, więc po prostu wydam wszystkie punkty, walić to. Robimy to w ten sposób. Wiem, że może to nie jest zbyt dobry pomysł, żeby tak to właśnie zrobić, ale odrzucono. Dobra, mogłem dużo mniej punktów wydać tutaj. Bez kitu, 16 do 3. Po prostu może lubię, że wszyscy się bali, żeby tego... Kurde, prośba o pomoc, mnie odrzucili. Patrzcie. Dobra, ale o czym ja mówiłem? Ja odkryłem jak grę na live grałem po prostu, że niektóre nacje, jeżeli chcemy z nimi sobie na przykład złożyć propozycję, to często zgadzają się, a akurat tutaj widzę, nie działa, ale często jest tak, że one się zgodzą na przykład, żeby za jeden węgla dać 100 złota na przykład. Widzę, że tutaj teraz akurat tak nie działa, chyba musi być, muszą dojść też do momentu, gdzie potrzebują tego na przykład węgla, a sami nie mają go. Bo wtedy oni kupują węgiel nawet za 100 zł, tylko właśnie, jeśli sprzedacie im dwa węgla za 200 zł, nie kupią. Ale jeden węgla za 100 zł już kupią. I można to robić po prostu w nieskończoność. W tej jednej turze możecie na przykład, wiecie, całe złoto, ktoś ma na przykład 2000 zł, to 20 węgla pojedynczo sprzedawać i możecie tak robić cały czas. Tak samo potem możecie złoto na turę, chyba tam 9 złota na turę dawali za jedno. Tak samo wszystkie kości słoniowe i tak dalej, tylko po prostu chodzi o to, żeby oni potrzebowali tego węgla, a sami nie mieli takich złóż. Wiem, rozgadałem się o tym, ale mam nadzieję, że to nie jest nic złego. Czekajcie, czy... Bo ja tu z Egiptem walczę, więc ja bym chciał to potępić heretyka. Czy ja mogę tu potępić heretyka tutaj? Halo? Czemu nie mogę potępić heretyka? Nie wiem. Dobra, ją się cofamy, żeby sobie tutaj zaraz ją ulepszyć. Fregata już może ruszać do podbojów. Tak samo gdzieś tu miałem... O, w ogóle patrzcie, ten pancernik cały czas tutaj z każdej strony walczy.
Kurde, taki długi wstęp bez cięcia mi wyszedł, ale mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Czasami tak po prostu będzie. Dobra, wyślijmy tutaj drugi pancernik po prostu i tyle. Właśnie, najważniejsze, obóz tu rozwalony, więc za chwilę, jak tego skończymy, zakazane miasto. No dobra, może nie za chwilę. Za 15 tur będę mógł zrobić tutaj w końcu ten cud. Właśnie, o, rozwijmy trochę tutaj to. A tutaj, bok, dajmy sobie na tłumacza i wyślijmy go tu pod te miasta. Właśnie, też zapomniałem, że mam tu w ogóle wielkiego człowieka i mogę zrobić pierwsze wielkie dzieło. To jest rzeźba, twórca Donatello. No i super. No i mamy pierwsze wielkie dzieło nasze. Fajnie, znaczy to jest coś turystyki. Dobra, kolejna tura. O nie, kurde. Mamy powódź, mamy naszą pierwszą powódź. 4 uszkodzone pola, ale 2 użyźnione pola. I wiecie co najlepsze jest? Że to jest chyba w tym mieście, w którym ja zacząłem budować zaporę. Tak, 15 tur za zbudowaniem zapory, ale widzę, że my po prostu nie zdążyliśmy. No i niestety trochę niektóre nasze pola ucierpiały. Szczególnie tutaj widzę kampus i dzielnica kulturowa, będzie trzeba je ulepszyć, znaczy naprawić. No ale ważne to, że troszeczkę użyźnione pola zawsze nam pomogą. Oczywiście też stocznia. No i tutaj ruszamy tą fregatą i wszystkimi, każdym kim mogę. W następnej turze dopiero podpłynienie zatokujemy, więc tutaj na razie właśnie minus 125 do judaizmu. I z tego co widziałem, popatrzcie się, nawet jak pancerniki wjadą, tracą mało HP, a zabierają nawet murom i życia normalnym i życia zabierają nawet sporo miastu, więc za chwilę prawdopodobnie naszymi dwoma pancernikami tutaj zaatakujemy. Myślę, że jeszcze nie będę podpływał pod miasto. Tutaj, o, wiecie co? Tak sobie wezmę go, bo przyda mi się tutaj, żeby naprawić to miasto i wracamy na nasze miejsce. Tutaj, o kurde, trochę nam zadali już tych obrażeń. A, wiecie co, wycofajmy się na chwilę, bo i tak mamy bardzo dużo ruchu. A teraz niech ten pancernik wjedzie tam, że tak powiem, na salony i niech po prostu wszystko niszczy. Barbarzyńcy gonią mu jeden pancernik, ale nie spodziewali się, że drugi wjedzie i właśnie tak, niszczymy ich po prostu. Tym prawdopodobnie wycofam się tutaj do pól swoich i wyleczę się po prostu na maksa. No i zaczynamy atak na miasto Seis? Seis? Nie wiem do końca jak to przeczytać. Podpływamy fregatą i patrzcie jak ta fregata pięknie niszczy te mury. Minus 20 obrony, dzięki czemu możemy wjechać dwoma pancernikami i też zaatakować to miasto ze strony właśnie wody. Zdałoby się to jeszcze jakaś jednostka, chociaż chyba nie musimy się na tej jednostki lądowej, żeby zdobyć to miasto, więc atakujemy. Tu już Wiktor zajął miejsce jako gubernator, no i jak widzicie lojalność za 5 tur, a wszystkimi jednostkami tutaj się leczę, bo jednak no trzeba się wyleczyć i dopiero wtedy zacznę atakować dalej. Ta fregata też zaraz ruszy tutaj, żeby też inf potem nie wiem jak się to czyta, podbić. Dobra, kolejna tura. Aż na chwilę wyłączyłem szybko walkę, bo chcę po prostu zobaczyć jak z tych dział po prostu strzela moja piękna fregata w to miasto. Patrzcie na to. Powiem wam, że troszeczkę inaczej myślałem, że to będzie wyglądało, ale tak czy siak spoko. Dobra, pancerniki. O, co się dzieje? Halo? Z takim opóźnieniem widzę tutaj w ogóle strzelają, wiecie co, to ja może jednak włączę tą szybką walkę, bo aż tyle czasu niestety tracić nie możemy na czekanie, aż zaatakujemy. Dobra, tu oczywiście ten pancernik dalej sobie wbija poziom na barbarzyńcach, bo czemu by nie. No i jak widzicie też wysyłam wszędzie powoli apostołów, żeby naszego wielkiego kraba rozwijać. I tutaj mam bardzo fajną umiejętność, ponieważ mam 4 lojalności na turę od wielkiego admirała. I ja bym chciał, po pierwsze, przenieść to do innego miasta. Czy mogę przenieść aż tutaj daleko? Opatrzcie, mogę tutaj. To tutaj przeniosę i zaraz tam wrzucimy sobie. Ej, czy ja mogę kolejne dzieło sztuki zrobić, tylko że tu bym musiał się przenieść. Dobra, to czekajcie. Chodźmy tutaj do tego miasta. I tam zaraz skoczymy. A tu zróbmy dostępny awans, zróbmy sobie tłumaczenie. A, straciłem suzerana i nie mogę wybierać czego chcę. No, trochę gorzej. Ale czekajcie, dodatkowe 3 umiejętności, jeśli będę pierwszy raz obok cudza świata. No to mamy świata obok siebie, więc spoko. Oczywiście, zachowamy to miasto. Niestety rebelia za 3 tury. I tutaj jest minus 16. Więc wszystko jedno, co zrobię, na tym się tego admirała użyję, to prawdopodobnie tutaj ta rebelia będzie cały czas. No ale co zrobić? Musimy jakoś to spróbować sobie dać z tym radę. Prawdopodobnie jak podbijecie jakoś jedno miasto niedaleko, to wtedy już powinno być ok,
A wiecie co? Tu bym chciał coś zbudować fajnego, tylko co? Kampus nowy. Tak, zróbmy sobie kampus tutaj. Dobra, jeszcze jakieś miasto. A, to tu oczywiście pomnik, bo pomnik to jest... No chyba najważniejsza rzecz, którą trzeba od razu budować w nowo podbitych miastach, no bo to co jest po prostu daje lojalność. Ale lojalność, jak wiecie, bardzo, ale to bardzo nam się przydaje. Dobra, turę już puśćcie, bo chciałem zobaczyć, co się dzieje działo tutaj w tym mieście. Rozpocznij głosowanie, co tu się dzieje? Plus 100% produkcji w tej dzielnicy. Ja bym chciał w portowej. Myślę, że większość osób się zgodzi na portową. A tutaj utworzenie do kupę, ale to wiem, że nie przegłosuję tego. Wiecie dlaczego? Mam tak dużo uraz, że mam minus 6 względów dyplomatycznych. No dobra, do Korei i w centrum miasta widzę. Dobra, mniejsza o to. Nas to aż tak bardzo nie obchodzi. Nas obchodzi to, żeby tutaj dać sobie fortyfikację, uśpienie. I tu oczywiście, no myślę, że po prostu tak. W tej turze jeszcze damy sobie tutaj na razie poziom wyżej. Tu podpłyniemy, ale chyba... Znaczy, mogłem podpłynąć tu. A, patrzcie, tu mamy w ogóle też statek. A wy się wyleczcie. Dobra, możliwe, że dopiero na samej turze zacznę atakować to miasto. Więc w sumie to nawet ustawcie się w tym miejscu. O kurde, ci będą mnie na mnie zasięg mogą mieć. No, trochę źle zrobiłem. Ale co zrobić? Można to... A, tu musimy dzielić portową, żeby użyć tej lojalności. No dobra. To nie wiem, poczekaj sobie na razie w Rio. O, i w końcu mogę ulepszyć kolejną fregatę. Mamy kolejną fregatę, ale widzę, że tutaj niestety nas atakują z boku. Podpływają nam barbarzyńcy. Więc my zadajemy im pierwsze obrażenia. Dobra, a tutaj dalej szerzymy naszą religię. Jak widzicie, wielka kraba. Bo oczywiście musiał się pomylić i nazwać tego wielkiego krabem. Kolejny posąg, a czyli kolejna rzeźba Donatello. Piękna, 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 po prostu piękna. Nie wiem, czy ja nie widziałem tego posągu. Nie, chyba nie. Bo podobny, jak w Atenach byłem, to tam podobny taki posąg był. Ale to chyba nie ten. Bo w tamtym roku na wakacjach byłem akurat w Grecji. Byliśmy na początku w Atenach dwa dni, pozwiedzaliśmy tam te wszystkie koloseum i tak dalej. A potem jeszcze pojechaliśmy na wyspę i tam spędziliśmy kilka dni. Naprawdę bardzo fajnie tam było. Ej, patrzcie, w ogóle tutaj zrobiłem takie coś, że dałem sobie męczennik, żeby dostać relikwie. Więc teraz szukamy kogoś, kto będzie chciał z nami walczyć tutaj. Chociaż widzę, że jedno nawrócenie i już praktycznie będzie mieć nawrócone to miasto. Tak samo mam tutaj drugiego męczennika. No ale dobra, szukamy. No po prostu szukamy. Mam nadzieję, że w końcu trafimy na jakiegoś... innego apostoła, dzięki któremu będziemy mogli zdobyć po prostu relikwie. No jak widzicie, naprawdę, jeśli chodzi o religię, wszystko zacząłem rozwijać, bo pamiętam, że ktoś mi napisał w komentarzach, że mówię, że o, chyba ci nie przeszkadza to, że masz tak dużo punktów, raczej religii w zapasie. No nie przeszkadzało mi to, ale w sumie to była dobra porada, bo żebym po prostu zaczął to używać, bo czemu by nie. Dobra, tura. Możemy zrobić jeszcze jedną rzeźbę, po prostu naprawdę ten Donatello po prostu wali rzeźbę za rzeźbą. O, co to jest w ogóle? Judyta zabijającego Holofernesa. Nice. Dobra, ale teraz to wygląda w ten sposób, że mamy już trzy różne rzeźby, ale niestety, żeby motyw mieć, byśmy musieli mieć od innych twórców te rzeźby, ale tak czy siak, to już nam zapewnia trochę kultury i turystykę na turę. Wiadomo, może niezbyt dużo, ale zawsze coś. Dobra, jeżeli chodzi o to miasto, zdecydowałem, że zaatakuję kolejne miasto dopiero jak tutaj wygram z rebelią i wtedy szybko po prostu zaatakuję, ale z tego co widzicie tutaj, jakieś rydwany zaczęły ostrzeliwać moje fregaty, więc trzeba chyba im odpłacić i po prostu zniszczyć ich, nabijając sobie troszeczkę doświadczenia, bo czemu by nie, doświadczenie zawsze jest spoko. A i właśnie bardzo ważna rzecz, tu jest saletra, a jak wiecie, mi saletra jest bardzo potrzebna, więc jak najszybciej biegnę budowniczymi tam na górę, żeby po prostu tą saletrę zdobyć. Gdzieś tu, aż tak daleko uciekli. Dobra, gonimy ich. Nie będą nam uciekali, albo wiecie co, tą fregatą podpłyniemy już tam dalej. Dobra, uśpienie. Czy są jeszcze jacyś barbarzyńcy? Są! Kurde, dobrze, dobra. Tutaj nawracajmy na razie, póki się nie pojawi żaden inny
żaden inny apostoł, którego możemy, dzięki któremu możemy wydobyć naszą piękną relikwię, no bo trzeba ostrzeliwać cały czas. Dobra. Dura. Dobra, i mamy rebelię. Na szczęście tutaj nie ma murów, więc będziemy mogli po prostu ostrzelać jedną łodzią i myślę, że po prostu zaatakujemy dwoma pancernikami. Szybko. Przejmiemy miasto znowu. Znowu niestety rebelia kolejna za dwie tury. Jeszcze szybciej niż poprzednio. Ale co zrobić? Zrobimy pomnik. Oczywiście zachowamy miasto. Tak, za dwie tury. A w tym momencie my podpływamy swoimi dwoma fregatami, przepraszam. I po prostu zaczynamy oszczał murów naszego wroga. Tak, żeby na następnej turze już to miasto też zdobyć. Tutaj mamy jedną łódź dalej. A, rozwaliłem tych barbarzyńców. Możemy się cofać. No i co najważniejsze, zdobyłem... Co najważniejsze to to, że zdobyłem po prostu kolejną saletrę. Dzięki czemu po prostu mogę za chwilę prawdopodobnie budować coraz więcej tych wspaniałych naszych łodzi, czy też ulepszyć naszych toa. Bo to też by się przydało. Dobra, tutaj sobie ich w sumie zostawimy na uśpieniu. Może nas w końcu zaatakują i może w końcu będą chcieli właśnie rozwalić tych apostołów. Zobaczymy, mam nadzieję przynajmniej taką, bo jednak te relikwie by nam dały bardzo, ale to bardzo dużo. Dobra, nasi toa za chwilę będą mogli ruszyć. Właśnie myślę, czy czasem nie poczekać i nie ulepszyć i właśnie teraz przynajmniej jedną jednostkę na wyższy poziom, bo jednak ci toa no to już troszeczkę odstępują innym jednostkom niestety i... No nie są już aż tak dobrzy, jak byli wcześniej. No patrzcie sobie, po prostu ta gra naszej stolicy nie odpuszcza. Mało, że co jakiś czas wybucha wulkan, to jeszcze nam tutaj tornado dało. No naprawdę, dziękuję wielkie bardzo gro, ale... Proszę, nie rób tak po prostu, nasza stolica ma się rozwijać. W ogóle jeszcze tylko 5 tur i mamy zakazane miasto, no bo już mamy tutaj 63 produkcje, jak w ogóle widzicie, wszędzie mam problem z obszarami mieszkalnymi. Moje miasta by się mogły rozwijać, jakby nie to, że mam po prostu zbyt mało obszarów mieszkalnych, więc jak najszybciej musimy tutaj w tej idei naprawdę, no tutaj nie ma zmiłuj, musimy do tej urbanizacji dojść, więc jeszcze tylko tutaj nacjonalizm i natura i potem 8 tur i mamy urbanizację i w końcu dzielnicę osiedlową będziemy mogli zacząć budować, a to nam da naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. W międzyczasie tutaj możemy zbudować sobie na przykład, no nie wiem, możemy zbudować to światło statuę wolności. A zbudujmy, będzie fajnie wyglądała sobie tutaj tak blisko naszej stolicy. Zawsze to jakiś tam punkt do ery i tak dalej, Mare, oczywiście, że tam Mare budujemy. No i wracamy do naszego ostrzeliwania miasta wroga. Więc jedna fregata, druga fregata, trzecia fregata. I na koniec pancernik, jak wjedzie, to nie rozwali, ale tu mam, widzę, że poziom kolejny, więc dajmy sobie tutaj poziom. A tym pancernikiem po prostu zaatakujmy. No i jeszcze jedna tura w następnej turze, myślę, że już będziemy mieli po naszej stronie tamto miasto. Tutaj, jak widzicie, cały czas nawracamy i to bardzo, bardzo mocno. No i mamy kolejny pancernik, który może ruszyć do boju, więc wysyłam go na północ. A tutaj pancernik, jak widać, cały czas walczy. Ej, kurde, tak nie za dużo tych obrażeń zadam tej łodzi. Muszę uważać tutaj, żeby czasami pancernika nie rozwalili, bo jednak stracić pancernik byłoby naprawdę bardzo, ale to bardzo źle. Dobra, i tutaj kolejny kupiec do kupienia, ponieważ chcę mieć jak najszybciej. Może jeszcze jeden mogę kupić? Tak, bo po prostu chcę, żeby tutaj jakby więcej produkcji było, żeby to zakazane miasto na pewno dostać, bo no to jest jeden z moich ulubionych cudów. Naprawdę, dzika karta doktryny to jest po prostu coś wspaniałego. Dobra, tamtych zostawiamy. Dobra, zróbmy sobie turę. Może tutaj cięcie tym razem nie zrobię. Okej, okay, potrzebuję jeszcze 9 saletry. Mamy teraz 4 na turę, więc czekamy sobie tutaj tą łodzią. A tutaj więcej rybek, bo czemu by nie? No patrzcie, kurde, jak łatwo można takie piękne pola robić w tym mieście. Tylko no mówię, obszarów mieszkalnych nam brakuje, żeby zwiększyć to wszystko. Dobra, ta tura niech ruszy. A ja zobaczę, co tutaj w ogóle jakiś oszczał. O kurde! Nasze wojsko poznało sposób. Chyba zwiadowcy mi tam zabili. Tak mi się wydaje, że mi zwiadowcy zabili. W ogóle cały czas Japonia prosi o pomoc. Nie, ja mi nie będę pomagał, bo kurde. Jak tego nie wygram? Ktoś tam dostanie punkt dyplomatycznego zwycięstwa, ale myślę, że damy radę. Dobra, teraz muszę tak już rozstawić dobrze. Aha, dobra, tak. Jedną fregatą strzelę tu. I tą łodzią odbije to miasto. Pięknie. Teraz dwoma fregatami strzelimy w to miasto. I tym pancernikiem będziemy to miasto. Super.
Nim też by się zdało gdzieś tutaj podejść. Pięknie. Tu jak mówiłem, cały czas rozwijamy. No i tu nie możemy tam wpłynąć. I sobie popłyniemy jeszcze trochę, nie wiem, w bok. Oczywiście zachowamy miasto. I zachowamy miasto. Rebelia za 19 tur, rebelia za 6 tur. I to jest to, co chciałem. Po prostu, żeby zdobyć jak najwięcej tutaj miast, żeby naraz od razu nie mieć rebelii po 3 turach, tylko po prostu po kilku dopiero. Tu mamy już pełną lojalność, więc może nawet przerzucimy Wiktora do jednego z tych miast. Myślę, że to będzie dobry pomysł, więc zmień przydział. I zmieńmy mu przydział na 6. 6, 6, pewnie na dole będzie. Tak, minus 5 będzie dalej, ale po zbudowaniu pomnika powinno być ok. Dobra, rebelia za 19 tur. I może mogę ulepszyć któregoś z gubernatorów. No właśnie powiem wam, że się zastanawiam, którego. Ja tu miałem wzmocnione materiały w ogóle zrobić. Zapomniałem o tym, więc zróbmy to jak najszybciej do wzmocnionych materiałów, ponieważ wtedy po prostu ten tornado czy wulkan nie będzie nam niszczył naszych pól. A to by było naprawdę dobre, jakby nam nie niszczyli pól. Ja bym się ucieszył. Dzielnica biznesowa, nie. Co tu ja mogę zrobić? Co tu ja mogę zrobić takiego, co by się przydało na tym jednym polu? Mam jedno pole. W sumie zróbmy sobie tutaj ten cud. Wiem, że jest mała szansa, że go wybuduję, ale czemu by nie? W ogóle to tornado zniknęło, nie niszcząc nic. No i takie tornado, to ja gro za takie tornado to ja naprawdę dziękuję. Że Itza. No chciałbym tutaj bardzo mieć ją. Więc spróbujmy, wiem, że to takie... Że jest mała szansa na to, że się jednak uda zbudować te cuda, no ale zawsze jest jakaś szansa. Taka prawda, zawsze minimalna, ale jest. Dobra, tu oczy... W sumie nawróćmy to państwo miasto, czemu by nie. Niech też będzie... Niech też pozna wielką religię wielkiego kraba i tyle. Dobra, budowniczy, kolejne piękne pole. No po prostu uwielbiam. Muszę ją przerzucić do innych miast. Właśnie czemu ja tego jeszcze nie zrobiłem? Bo jak ja przerzucam ją do innych miast, przecież ja dzięki temu mogę sobie na przykład ulepszyć na przykład to wodne miasto, tutaj. Przecież ono ma 9 ludzi, którzy prawdopodobnie... Czekajcie, jak to chcę zobaczyć szybko. Gdzie to miasto było? Tutaj. To zobaczy po prostu. No właśnie na wodzie ma trochę ludzi. Ale to bardziej przy tych rzekach, przy lasach, ale jakbyśmy wrzucili sobie tutaj na wodę i ryby zrobili, to myślę, żeby tam właśnie ludzi dawali. Nie wiesz, na mury. Tu za to, no właśnie to miasto, kurde. Też mam mało miejsca, wiem, chciałbym pobudować dzielnicę, ale no tych lasów też nie chcę niszczyć za bardzo. Więc no nie wiem, co ja tu mogę zrobić takiego. W ogóle szpiega zbudujmy, zacznijmy grać też ze szpiegami wcześniej, bo ja zawsze szpiegów olewam i dopiero na sam koniec robię, jak naprawdę muszę po prostu, nie wiem, ochraniać coś ważnego. W sumie, jeden obszar mieszkalny we wszystkich miastach mógłby się przydać. Spróbujmy. Wiem, bardzo dużo cudów teraz nagle buduję, ale może się udadzą, nie wiem, zobaczymy. Dobra, jak wygląda sprawa tutaj? Pełna lojalność jest rebelia za 7 tur, rebelia za 9 tur. Ale to myślę przez to, że nie ma tutaj tego, Wiktora jeszcze. Jak Wiktor przyjdzie, to powinno być ok. A co to za barbarzyńca mi się tutaj pojawił? A daj mi ten jeden expa więcej. Fregaty chcę wykorzystać jak najbardziej. Ponieważ no one mają obszarówki, więc no obszarówkami bardzo bym chciał działać. Dobra, czyli co? Zostało nam jeszcze od Egiptu zrobić ile? Ale mi skacze to w ogóle. Dobra, wróćmy do naszego tutaj... nie, to jest Korea. Tu jest Egipt. Zostały nam jeszcze dwa miasta. Jestem chyba skłonny zniszczyć ich do końca. Tak mi się wydaje, że spróbuję to zrobić. Dopiero teraz sobie zdałem sprawę, że już mamy prawie 25 minut odcinka. Dlatego dzisiaj będziemy kończyć. Udało nam się podbić dzisiaj dwa miasta. Zostały nam jeszcze dwa miasta Egiptu i to jest ostatnia wojna, którą w tym momencie mamy przynajmniej. Więc myślę, że ją zakończymy w następnym odcinku, albo zakończyć Egipt, albo po prostu zdobywając sobie, robiąc pokój. No i zaczniemy rozwijać nasze piękne miasta, bo jak widzicie, strasznie dużo cudów zacząłem naraz budować. Zobaczymy, czy któryś się uda. Najbardziej zależy mi na zakazanym mieście, który będzie za 3 tury. No i w sumie Statua Wolności też przyda się bardzo. Dobra, dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podoba wszystko to, co w tym odcinku widzieliście. I widzimy się za 2 dni, to będzie sobota. W kolejnym odcinku z Cywilizacji 6. Na razie, pa. Dzięki wielkie, łapka w górę, komentarz i do zobaczenia. Pa.